Dzień dobry Państwu, a więc rozpoczynamy, można powiedzieć, prolog do odcinka o lubelskim dworcu autobusowym. Oczywiście ja parę też scen będę chciał nagrać za dnia, stąd też prolog i pokazanie pewnych ciekawych właściwości, które lepiej wyglądają w pociemku, będzie teraz, znaczy w najbliższych minutach, a jeszcze różne rzeczy, które muszą być pokazane za dnia, też będą. Stąd też. Zaczynamy na placu głównym dworca. Czyli mamy plac główny dworca. Tu mamy plac generalnie, którym kiedyś stały autobusy PKS Lublin jako plac odstawczy. W chwili obecnej to jest plac w zasadzie na wszystko. Bardzo fajnie tam mamy na końcu porównanie generacji Scoot Octavii, więc to też pokażę, strażackich zresztą. A tutaj mamy na przykład, zobaczcie co tu jest, kontrahent lubelskich dworców, czyli po prostu miejsce służbowe tego typu, że no, kontrahent, o tu ukraińska jakaś futurka stoi, w zasadzie Bowa Magiku, Bowa Magik, chyba, tak mi się wydaje, ale to zaraz też sprawdzimy. W każdym razie, jeżeli chodzi o dworzec lubelski, to miałem pouwieczniać parę ciekawych różnych scen w cudzysłowie i miejsc, które odejdą w zapomnienie, stąd też. Tamto miejsce pokażę za dnia, to jest plac odstawczy i plac taki postojowy dla autobusów ogólnie, tak jak na przykład tamten Iris RPB w tej chwili Marcela z Rzeszowa wyjeżdża. Tu mamy Cerkiew, stąd też jest ulica Cerkiewna, ta ulica do tamtąd jest Cerkiewna. I tu mamy Cerkiew, czyli kościół, powiedzielibyśmy, prawosławny. Stąd też tutaj mamy przystanek do wysiadania dla komunikacji regionalnej, ależ z taką różnicą, iż tutaj, znaczy nie tylko regionalnej, ale przystanek generalnie do wysiadania za wyjątkiem pewnych wyjątków. No tutaj dworzec, nie doszukujmy się tutaj logiki, bo tutaj jest jak jest. W sumie nie jest źle, ale jest jak jest. Stąd też. Dworzec jest podzielony na trzy części. Pierwszą, drugą i trzecią. Pierwsza część to jest stanowisko pod tymi wiatami dla obsługi komunikacji ogólnopolskiej, czyli Kraków, Rzeszów, Poznań, jakieś tam inne, nie wiem, Przemyśl i coś. Druga część, czyli tam, gdzie ja w tym momencie mi przyszło pracować, to jest komunikacja dalekobieżna, międzynarodowa i Warszawa. Z tego stanowiska odjeżdża, czyli mamy, jedna Octavia odjeżdża. Bardzo mi przykro, ale nowsza Octavia odjeżdża, więc starszą Octavię zobaczymy. Octavia Classic. Kickster TV wyjaśniał generację Octavii, no niestety. Albo na szczęście. Stąd też tam mamy stanowisko do obsługi komunikacji regionalnej i dalekobieżnej, a tu mamy stanowisko w zasadzie pasaż nieoświetlony, tu jest oświetlony, tu jest nieoświetlony i traktowany bardzo po macoszemu, dworzec lokalny, jak to się mówi, czyli Lubartów, Świdnik, jakieś tam Mełgiew, nie wiem, Kock, Radzeń Podlaski właśnie odjeżdża stąd. Właśnie Cerkiew tu ładnie się wyłania i studnia, która była przedmiotem wielu batalii z konserwatorem zabytków, odjeżdża akurat Mercedes Vario ze światłami od Sprintera, nie wiem nigdy jak ta zabudowa angielska się nazywa, do Lubartowa, a tu mamy studnię, która była przedmiotem wielu, można powiedzieć utarczek, studnię wel taką kapliczkę, bo ja nie wiem, czy to jest do końca w sumie to, o czym ja mówię. Bo tutaj jest ciemno i nic nie widać, i to się odbija. Nie wiem, co tam jest w środku w sumie, ale nie właśnie mniałam, że to jest ta studnia. Tutaj przyjdziemy na prośbę widza za dnia. W chwili obecnej mogę tylko zdradzić, że tutaj jest ulica Cerkiewna, a tutaj się zaczyna relikt pewnej epoki, jak to jeden z widzów, bardzo serdecznie pozdrawiam, podsumował. Tu zaraz psy wybiegną, bo tu jest teren chroniony, monitorowany i w ogóle wszystko, bo tutaj jest naprawdę relikt pewien, tutaj się przejdziemy za dnia, mam nadzieję, bo nie jutro, ale może w przyszłym tygodniu, więc ten odcinek będzie trochę, że tak powiem, zajmował, więc tutaj mamy plac odstawczy dworca i tutaj mamy komunikację regionalną, punkt informacyjny ładnie oznaczone i tu mamy wiaty takie blaszane, czyli tutaj na przykład mamy Zawieprzyce, Kolonia, Harlęcz, Lubartów, Michów, czyli północny wschód od Lublina, dalej pewnie jest Lubartów, o tam do Lubartowa jedzie autobus, tu mamy Chełm, stanowisko odjazdów do Chełma, nie ma rozkładów, dalej jest co my tu mamy? Chełm, Dubienka, no to tutaj bardziej
że tak powiem, Poleski Park Narodowy, tylko że bliżej Chełma, nie Włodawy. Jak ktoś rozumie, to rozumie, jak nie, to na mapie sobie można bardzo sympatycznie sprawdzić. Michów, Rutka, Kozłowiecka, Osówka, Boduszyn pierwszy to jest, można powiedzieć, nie tyle bliskie sąsiedztwo Lublina, co bliskie sąsiedztwo Niemiec, które jest zaliczane do gminy Niemce, które jest zaliczane do aglomeracji lubelskiej. Tam oczywiście jest targ za ścianą, który też pokażę. Lubartów, Osówka, pierwsza Brzeźnica, Książęca to jest okolica Lubartowa. Odjeżdża EOS, którego też nagrałem w jednym z poprzednich odcinków, oczywiście z Ukrainy. Co my tu mamy dalej? Lubartów tu będzie. Nie, Kock, Lubartów, Michów, Jeziorzany. No tutaj jest głównie stanowisko zdominowane przez firmę Rago z Jeziorzan. Stąd też i przez Kamę. Stąd też właśnie tutaj tak to wygląda. Dalej mamy Radzyń Podlaski, Czemierniki, Dębica II, Tarkawica II, Ostrówek, Kolonia. To są tereny bardzo dobrze mi znane, ale tajemnica skąd? To są tereny północy województwa lubelskiego, ale nie jakiejś dalekiej północy, tylko takiej północy, że tak powiem, godzinę drogi od Lublina. To jest 60 km mniej więcej, czy 70, ale nie więcej. Nie przekraczając 100, bo 100 km to jest na przykład Międzyrzec Podlaski. I tutaj są te dwa stanowiska, bo to jest dość rozległe. Tu mamy kolejne pewnie Świdnik jakiś, albo nie, Chełm też, także to jest ciekawostka. I tutaj mamy jeszcze ostatnie stanowisko, Świdnik Dziuchów, tak tu wygląda wszystko. Także tutaj najbliżej mamy Świdnik. Świdnik Krępiec, to jest jedno z najbardziej obleganych stanowisk, bo tutaj Świdnik Krępiec jednak jest, można powiedzieć, popularną relacją. To jest przedsmak tego, co w kolejnych odcinkach. No i tak to wygląda. Hala Dworca, zaraz się przejdę, pokażę. Tutaj mamy pasaż Nowa. No to jest relikt pewnej epoki. Nowa, jeden z pierwszych w Lublinie sklepów samoobsługowych. Tu mamy budynek dworca, tu zaraz pozwiedzamy, albo za dnia nawet, ale to też za chwileczkę się okaże. No i dobra, idziemy teraz na stanowisko komunikacji ogólnopolskiej. Zresztą to też może nie wrócić, więc pokażę, bo jeszcze mamy mamy autobus do Łęcznej. Czyli mamy Irisbusa Midway, z tego co pamiętam, że to się tak nazywa, ale zobaczcie. To jest autobus, o którym mało pojadałem, ale to jest autobus produkowany na Węgrzech w momencie, kiedy Irisbus przejął fabrykę Ikarus w Budapeszcie. To wtedy takie autobusy powstały. Przednia ściana, mimo logo Irisbus, powinna być znana nam z autobusów Ikarus EAG, na przykład modelu E91 Midika, którym jeździliśmy w OMSI. Tak, no silnik, jak słychać, jest Iveco już, ale generalnie sam fakt, no to właśnie do Łęcznej takie potworki jeżdżą. Kiedyś były to ładne autosany, była jednolitość, teraz jednolitości nie ma, ale też jest fajnie, bo jest sporo fajnych używek, na przykład Irisbusy Crossway. No tak to wygląda. Na przykład moim zdaniem ciekawostką jest fakt, który należy zauważyć, że Łęczna odjeżdża stąd jako ogólnopolskie. Łęczna nie odjeżdża jako regionalne, tylko Łęczna odjeżdża jako ogólnopolskie. Stanowisko numer 0, aktualnie używane przez Lubelski Urząd Wojewódzki do wożenia różnych ludzi w stosunku do ich nowych lokacji. Oczywiście chodzi o, że tak powiem, nie wiem, czy mi YouTube nie zbanuje filmu, więc powiem Ukrainian citizens affected by the war. Stąd też. Stanowisko pierwsze. Katowice, Wrocław, Krynica, Zdrój, Kłodzko, Choryniec, Zdrój, Przemyśl, Medyka, Radom, Busko, Zdrój, Łódź. Czyli wszystko, co może być. Drugie stanowisko to jest Choryniec, Zdrój, Przemyśl, Puławy, Ustka, Słupsk, czyli też bigos wszystkiego, co się da. Tu fajnie widać, zobaczcie, Setrę i Halę Dworca, tam mówię, zaraz pójdziemy. Tutaj jest Gdańsk, Gdynia, Kraków, Poznań, Łódź, Ciechocinek, pozaklejane mimo wszystko. Tu jest najważniejsze stanowisko, jeżeli chodzi o Lublin i o region, bo tu jest Łęczna właśnie wyszczególniona jako stanowisko Łęcztransu czy też różnych innych firm. Józefów, Terespol, Kielce, czy też Miszmar, bo też w nie wiadomo gdzie leżą, w sensie takim, że zupełnie nie pasuje to do siebie na mapie. Łęczna, Radawiec, Radawczyk drugi i to też jest wyraźny policzek, czy policzek w cudzysłowie, nie wiadomo co, bo Radawiec i Radawczyk drugi to jest bliżej niż Świdnik od Lublina. Znaczy nie stąd, no stąd może i równa linia. Tutaj też Radawczyk drugi, Kielce, Kraków, Zakopane, Stalowa Wola, Mielec, nie wiadomo co, czyli wszystko można powiedzieć. Stoczek Łukowski, Łuków, Sokołów, Podlaski, Olsztyn. Czyli tutaj jest teoretycznie podobny kierunek, bo północ, ale to też nie wiadomo co.
Łuków, Siedlce, no to jest dobra, akurat to się trzeba zgodzić. I Białystok, Kraśnik, czyli też nie wiadomo co, nie wiadomo z czym. Plus jeszcze mamy słupki przystankowe, nie pod wiatą, bo to są wiaty oświetlone, ładnie widać. Te pasaże zaraz pooglądamy. Tu kiedyś był jeszcze większy syf, mówiąc brzydko w cudzysłowie, ale to i tak uporządkowali kilka lat temu. Tutaj mamy Stalowa Wola, Rzeszów, Sanok, Polańczyk, Ustrzyki Dolne. Super przystanek, Dęblin, Ryki. To też jest obok siebie, można powiedzieć. Radzyń Podlaski, Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska. Szczególnie, że tam było, to oczywiście po drugiej stronie dworca też zrobili, dlaczego by nie. Parczew, Wisznice, Biała Podlaska, no to też obok siebie niby. Chrubieszów, Choryniec, Zamość, Tomaszów. Chrubieszów, tak jak to też ten. Wólka Zawieprzycka, Białka Druga, Ostrów Lubelski. To też nie wiem po co jest zrobione jako ogólnopolska, nie regionalna, bo mimo tego powinno być tu. No i tu jest koniec strefy ruchu. Tu mamy różne pasaże, tam mówię, kiedyś się za dnia przejdziemy. Tu mamy różnych pasaży ciekawych, jeżeli chodzi o no kiedyś lokalną gastronomię, teraz to tam. Czy to prezentuje jakikolwiek poziom? Nie wiem, bo dawno nie byłem. Stąd też nie będę, jak to mówią, prawda jest zgodnością wypowiadanych sądów z realnie istniejącą rzeczywistością, a ja tych sądów nie mogę powziąć stąd też, bo nie wiem, czy to jest prawda. Kiosk ruchu, jak większość Lublinie nieczynnych, pierogi, piwo, nie piwo, piekarnia, cukiernia, daszczyk, nie, darmak. Nie wiem, a Daszczyk to jest firma od busów, zresztą z Brzeźnicy Bychawskiej, dlatego mi się pomyliło. Mielnik też, piekarnia z Niedźwicy, nie, nawet niezła dość. To nie wiem co jest w sumie. Tu ładny, o ten budynek jest w ogóle ładny, bo on ma z tyłu odnowioną fasadę. Za chwileczkę się przejdziemy, bo coś tutaj nie ma ruchu ukraińskiego, stąd też się przejdziemy. Ruch numer 2 i tam mamy, tu mamy w sumie nie wiem co, bo to jest taki budynek, gdzie był kiedyś kebab, tu było wszystko. Aktualnie jest... Garmażerka chyba. Tak. Nie, piekarnia, bo jest, wracasz do pracy, pamiętaj o świeżych wypiekach. Tu jest kebab jeden, drugi, ten jest całodobowy, ten jest niecałodobowy w budce, koło kiosku, zresztą jedyny kiosk czynny. Tu są lody, smrody, a Hunek piekarnia, to Hunek też jest na tym, gdzie to jest? Na Glinianej. Tutaj w sumie chciałem tylko podejść, pokazać tą fasadę ładną, wyremontowaną, bo tutaj, gdzie teraz idę, był drugi rząd budek, no ale tego rzędu budek już nie ma, dlatego że zlikwidowali i jedyny budynek murowany z fundamentami, z całym wyposażeniem i w ogóle taki prawidłowo stojący, w mojej opinii, to jest ten. Super, ten napis odnowili, bo ten napis kiedyś był, w ogóle no przeznaczenie tego budynku jest inne, ale z tym nie dyskutuję. Ale ładnie odnowiony jest ten budynek, bo tutaj jak zlikwidowali ten drugi rząd bud, to był brzydki ten napis, ale ładnie go odmalowali. Taki PRL-owski akcencik. Tutaj są zespół przystankowy, dworzec główny PKS. Prawdopodobnie zmieni nazwę na plac zamkowy, czy coś w tym stylu, albo centrum, albo nie wiem co. Nie będę prognozował, ale na pewno dworzec PKS, jak PKS przeniosą w wiadome miejsce, to na PKP oczywiście. Dworzec metropolitalny, to już tak nie będzie. Tu mamy plac zamkowy w Lublinie, Zamek Lubelski, ale to tutaj jest materiał dla lokalnych, więc tutaj nie będę ojców dzieci uczył dzieci robić. Stąd też teraz pójdziemy, tu są pomieszczenia biurowe dworca PKS i przejdziemy się po środku. Jeżeli chodzi o halę dworcową, to tutaj mamy taki wyświetlaczyk, pewnie będzie migał jak to na nagraniu każdym, gdzie mamy niektóre kursy z Ukrainy zaznaczone, ale zaznaczenie na niektóre. Tutaj ładne jakieś wykładanki, jeżeli chodzi o płytki. Przeszklenie dość bogate, kiosk były zamknięty. Tutaj mamy kantor nieczynny, lotto nieczynne. Kasa biletowa, która już jest nieczynna, bo była przed chwilą. Punkt informacyjny, czyli aktualnie służący za pomocy dla citizens. Ukrainian citizens affected by war. Nawet możemy sobie pobrać rękawiczki, jakby ktoś chciał, miał ochotę. Tej twarzy nie będę nagrywał, bo tutaj jest Towarzystwo Międzynarodowe, podłogę, więc nagrywam z tegoż powodu. No tutaj generalnie jest troszeczkę inaczej z tego powodu, że no po prostu jest akcja pomocowa. Tak jak już kiedyś pokazywałem, może teraz lepszej jakości, dlatego że mamy telefonem, tutaj mamy zaplecze, czyli pokój matki z dzieckiem.
nie będę przeszkadzał, tylko po prostu tak wejdę i wyjdę. Punkty telefonii, tutaj idąc dalej jest toaleta w dół. No i dobra, i następna część będzie prawdopodobnie o targowisku. No to witam właśnie bardzo serdecznie w drugiej części filmu, który powiedziałem, że będzie z PKS-u za dnia. Stąd też mamy Mercedes do Lubartowa. Mercedes Vario. Niestety typu nie znam, dlatego że tutaj jest typów dużo. Odpalił, ja dopiero swój, w cudzysłowie, dyżur zaczynam za 10 minut, stąd też pokażę ten plac odstawczy. Nie, tutaj już jest targ zamknięty. Kiedyś tu trzeba będzie przyjść przy okazji, na prośbę widza albo w osobnym odcinku. Jak na razie idziemy na ulicę Cerkiewną, czyli na postój, jeżeli chodzi o komunikację regionalną, tak jak mówiłem, na ten plac odstawczy, jeżeli chodzi o autobusy komunikacji lokalnej i ogólnopolskiej, ale busowej głównie, chociaż autobusy też się zdarzają. Cerkiew, tak jak mówiłem, i tu mamy po prostu przystaneczki Chmielnik, Bełżyce, to jest wszystko, tu jest naprawdę, nie ma porządku, tylko tu jest kwestia tego, że jest dworzec taki dodatkowy. Znaczy inaczej, tu jest dworzec, a tutaj jeszcze dalej są te właśnie miejsca odstawcze dla różnych autobusów, jeżeli chodzi o, dobra, pan ze Sprintera nas będzie musiał przepuścić siłą rzeczy. Tu mamy właśnie dworzec, tak jak ładnie powytyczane jest, znaczy ładnie, w cudzysłowie, że jest w ogóle powytyczane. A tutaj mamy taki parking w sumie płatny, niestrzeżony zresztą, jak jest napisane. I tutaj stoją samochody, autobusy na dworcu tutaj właśnie. Z tegoż to, z tejże to okazji jeszcze raz, no tam już nie będziemy szli, bo tam są toje dla kierowców komunikacji lokalnej, to tam mało istotne w sumie, w cudzysłowie, ale tak to wygląda ładnie tutaj. Zachód słońca już de facto był, ale jeszcze mamy poświatę, stąd też można to sobie sympatycznie pooglądać. Także dodatkowa wrzutka, mówię, kiedyś na targ ja tu będę musiał przyjść o godzinach świetności, najlepiej rano, jak kiedyś będę jechał do szkoły, to po prostu poświęcę się i wyjadę po prostu trochę szybciej, żeby jeszcze tutaj zajść, nagrać cokolwiek, bo tak jak ja w tych godzinach jestem na wolontariacie, to już jest nieczynne, a jeżeli mnie nie ma de facto, czyli w sobotę jestem, że tak powiem, o ludzkich bardziej porach, no to tu jest zamknięte, no bo w soboty to jednak nie funkcjonuje. Dobra, moi drodzy, kolejna część w sumie o targu, bo dzisiaj nie da rady nagrać, i do zobaczenia. Trzecie podejście, znowu zamknięte, stąd też już się zdenerwowałem i nie będę nagrywał. Jeżeli chodzi o wewnątrz targu na Ruskiej, ale myślę, że możemy się przejść tutaj jeszcze jako ostatnia część tego filmu, taka jedna z części składowych, można powiedzieć, przejść się tutaj tyłem. Ulicą Ruską zresztą. Ruską to znaczy ukraińską, dlatego że Rosja to jest Rosja, Ruś to jest i Białoruś, bo Biała Ruś, Białoruś, Ruś Czerwona, tutaj Ukraina, Ruś Kijowska, Kijów, wiadomo. Kiedyś jak był burdel w cudzysłowie, to tutaj gdzie, o, Oktawia strażacka, bardzo ładny sprzęt, pierwsza generacja, tutaj się zatrzymywały busy przy tym parkanie, bo tutaj mamy kościół świętego Mikołaja, tam szkołę zwaną biskupiakiem. I tak wygląda targ, bo targ jest po dwóch stronach. My, a nawet nie wiem w sumie, czy nie przejść przez przejście. Jesteśmy sobie aktualnie, tak jak mówię, na ulicy Ruskiej i mamy zespół przystankowy Dworzec Główny PKS Ruska. Co to jest za cholera, byście się zapytali? Mianowicie to jest coraz mniej używany zespół przystankowy, gdzie na tamtym przystanku jeździ jedna linia, a tutaj dwie. Jak? Dlatego, że to jest przystanek końcowy dla jednej z linii. Zespół przystankowy Ruska w chwili obecnej, na zespół przystankowy Dworzec Główny PKS Ruska obsługuje w tej chwili tylko i wyłącznie linia 47. 47 jadąca na Zbożową z Kaliny przez Lubartowską zatrzymuje się tu, na Felin z Piessa, bądź też Felin normalny w cudzysłowie, zatrzymuje się tu, ale również tutaj ma pętlę swoją linia numer 24 jadąca do Nasutowa pod kościół. Także tutaj jest, znaczy pętla, no nie pętla, tylko przystanek końcowy, bo tutaj nic nigdzie nie zakręca. Tu mamy pętlę uliczną, czyli 24
jedzie Lubartowską w dół, zakręca tutaj Ruską i później jedzie na Unicką, znaczy pod Zamcze Unicka, Waleczny, nie Walecznych, tylko pod Zamcze Unicka Spółdzielczości Pracy. Nieważne. Tu mamy budy tak zwane. Idziemy sobie dalej. Tu mamy właśnie tenże przystanek, o którym mówiłem. Tu się bardzo zmieni, dlatego ja też nagram chwilowo dzisiaj taki odcinek nie stricte o autobusach, o PKS-ie, tylko będzie tutaj można powiedzieć o otoczeniu tutajszym. Jak widzicie, dworzec główny PKS Ruska 01, czyli przystanek końcowy można powiedzieć. A tutaj, i tutaj jest jedna część targu na Ruskiej, a tutaj jest druga część targu na Ruskiej, do której za chwileczkę przejdziemy, bo ona z tego co wiem jest niezamknięta. No jak to wygląda to targowisko, no to tutaj ewentualnie z góry jakiś manekin nawet fajny wisi. No tak to wygląda. Nie będę tutaj dalej pokazywał, ja po prostu przepraszam, ale nie mam czasu tutaj przyjść jak jest otwarte. Stąd też niestety będzie to materiał pełny niedopowiedzeń, ale nie zraża nas to. Tu mamy niecałą ulicę Szkolną, z której nie ma możliwości przejścia. Jest, ale ja przez przejście przejdę. Nie ma możliwości. Trzeba wjechać od Lubartowskiej. Szkolna? Tak, dobrze powiedziałem, Szkolna. Bo tam jest szkoła i Biskupiak, i Sępołowska. To się mówi na to, bo to jest liceum imienia ogólnokształcące imienia Stefanii Sępołowskiej w Lublinie. Tutaj mamy targowisko takie otwarte, można powiedzieć. I tutaj mamy za chwileczkę trzy przecznice. Ta przecznica nazywa się, zaraz zobaczę, w zasadzie dwie przecznice, bo to jest ulica, która się nazywa Nadstawna i ona jest jednokierunkowa w kierunku dworca i nią zaraz tutaj zademonstruję. Policja jedzie, trochę telefon trzeba ukryć, że niby na przejściu ten, ale przeprowadzam. I druga przecznica się nazywa Targowa, która to jest też jednokierunkowa, ale nią się, że tak powiem, wyjeżdża z PKS-u. Tutaj jest, albo dobra, pójdziemy na dół, bo jeszcze przodu PKS-u nie pokazywałem. Tutaj rowerem dzisiaj jestem, nie jako wolontariusz. Tutaj nowej nie pokazywałem. No tutaj mamy targ na Ruskiej, bok. Można powiedzieć, nawet tutaj wsiądę, żeby było szybciej, łatwiej i wygodniej dla mnie. Tu gołębie wszelakie, jakieś śmieci. Niestety. I tutaj mamy PKS. Nic nie stoi ukraińskiego, stąd też mała moja zainteresowanie. Kiedyś tutaj trzeba będzie przyjechać, znaczy wolontariat w tym tygodniu, bo ci jest niedziela, bo ten odcinek, jak mówię, nagrywam wiele dni tygodnia. Stąd też tak to wygląda. Tu mamy nową i przód PKS-u, czyli no to ulica, to miejsce podczas momentu, jak się PKS skończy w tym miejscu, to na pewno ulegnie zmianie, stąd też tutaj nagrywam. Dworzec autobusowy w Lublinie, Nowa, czyli sklep, jeden z pierwszych sklepów samoobsługowych, bo trzeba pamiętać, że pierwszy był Leclerc na ZANA, czyli na LSM-ie. Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, czyli te tereny, to już własną nazwą funkcjonuje ta nazwa, na LSM-ach się mówi, czyli po prostu na osiedlach tego typu właśnie spłyty w zachodniej, północno-zachodniej części Lublina. Tu mamy tył Nowej, czyli od dostaw i mamy znowu targowisko, to znaczy no tutaj jest generalnie moment bardzo duży targowy. Stąd też mamy ulicę Targową, tutaj za chwileczkę, bo tutaj mamy znowu targ. Znaczy takie jakieś kramy, ale targ. Zdecydowanie to jest targ, ale jak każdy targ wygląda, to w sumie nie będę... Wręcz nawet dobrze, bo w sumie jakaś pani jak będzie krzyczała, że nagrywam, to nie uniknę takiej sytuacji. Tutaj mamy, oczywiście, że ja się pomyliłem, bo tam mamy... Nie, tam mamy nową, nie, tu mamy... Bo tu są dwa takie sklepy. Zaraz przejedziemy się od przodu jeszcze, już kończąc ten film. Tu mamy ulicę Targową, jednokierunkową, jak widzicie. I kolejna już jest Lubartowska i tu jest zakaz wjazdu, bo to też jest ulica jednokierunkowa. Nie wiem, jak ona się nazywa, ale na pewno nie Dworcowa, bo Dworcowa to jest przy PKP. Nie, Nowa to jest tu, dobrze mówię? Tam jest stara. Nie, żartuję, bo mi się myli. Jedna i druga. Nie, to jest bazar, tak. Tam jest Nowa, a tu jest bazar. To się nazywa, bo to jest Lux, czyli Lubelska Spółdzielnia Spożywców z Połem. Czyli takie logo Lux. Tak, z Połem, Lubelska Spółdzielnia Spożywców.
na potwierdzenie mojej tezy. Centrum handlowe Niski Parter, jedno z pierwszych centrów handlowych w Lublinie. Dobrze mówiłem. A Nowa to jest to czerwone. Zaraz jeszcze wrócimy się z tej strony. Tutaj mamy bazar. On jest otwarty, ale mówię, po co ja mam tu jeździć? Nie wiadomo, co robić. No tu mamy bazar jeszcze właśnie taki na powietrzu. A Nowa to jest właśnie Nowa. Tu mamy, tak jak mówiłem, zamek. Tak, tu jest Nowa. Dobrze mówiłem, oczywiście. Tak, Nowa to jest to takie centrum handlowe. Też mocno średnio reprezentacyjne. Dobra, jesteśmy już w punkcie wyjścia. Mam nadzieję, że trochę tą tematykę PKS-owską wyczerpałem. Tu ładnie jest. No i dobrze, moi drodzy. Ten film posłuży jako dokument jeszcze przez kolejne czasy, można powiedzieć. Mam taką nadzieję, dlatego że no pewne regiony się na pewno zmienią po oddaniu dworca metropolitarnego. Dobrze mówię. Tylko autokorekta polonistyczna i zacięcie polonistyczne mi czasami przeszkadza i się zawieszam, ale metropolitarnego. Stąd też właśnie taka wrzutka, można powiedzieć, nie wiem ile to będzie w sumie trwało, ale myślę, że warto było to nagrać, dlatego że no to już nie wróci, można powiedzieć. Znaczy jeszcze teraz jest, więc jeżeli ktoś na siłach jest, to można się przejść, porobić zdjęcia. No na pewno za rok już, chociaż nie wiem, bo tam teraz podobno przesunięcie terminu prac Budimex zażądał od Urzędu Miasta prawie o rok. Stąd też nie wiem, czy za rok, ale na pewno w niedalekiej przyszłości to się zmieni. Tu jeszcze ulica Lubartowska pokażę szybko, dlatego że to jest bardzo też ciekawa, ale ulica. Można powiedzieć, że ciekawa ulica przedwojennego Lublina, dlatego że zupełnie się zmieniło otoczenie. Dziękuję bardzo.